Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie, witam was w pierwszym dniu powrotu do rozdziału drugiego. Na samym wstępie muszę wam powiedzieć, że nagrywam to o godzinie 3 w nocy, ponieważ spędziłem bardzo dużo czasu na to, żeby znaleźć dla was maksymalną ilość informacji na temat nowego sezonu. I między innymi obgadamy sobie sam event, mapy, lokacje, jak będą działać aktualizacje, no i co wydarzy się na koniec sezonu, ponieważ mamy już oficjalne informacje, co wydarzy się 1 grudnia. To jest bardzo ciekawe i szczerze wam powiem, że mocno się zdziwicie, więc oglądajcie ten film do samego końca. No i jeśli chcecie mnie zmotywować na nowy sezon, żebym tutaj wam nagrywał wszystkie nowości, koniecznie zostawcie łapkę w górę. No i widzowie, jeśli mogę was o coś prosić, no to sprawdźcie jeszcze dzisiaj, czy macie aktywny kod Rafa to ja w sklepie, ponieważ pewnie będziecie kupować karnety bojowe, mnie to wspiera, za co wam bardzo dziękuję. I słuchajcie widzowie, zacznijmy od samego początku, ponieważ dostaliśmy mapę. Na mapie możecie zobaczyć, że mamy naprawdę bardzo dużo fajnych lokacji, które mieliśmy w rozdziale numer 2. No i jak wiecie, na samym początku tamtego sezonu na pewno w pierwszym sezonie nie dostaliśmy agencji. Na samym środku mieliśmy domek, który teraz jest zastąpiony siedzibą Doga. I co ciekawe, nie dostaniemy już agencji Midasa, tylko będzie to zmieniona agencja Snoop Doga. I jak już rozmawiamy o Snoop Dogu, no to jak wiecie, wczoraj dostaliśmy event, na którym Snoop Dogg wystąpił. I słuchajcie, o tym evencie również sobie pogadamy w dalszej części tego odcinka, ponieważ jest o czym rozmawiać i musimy tutaj inaczej. Wy poznacie moje zdanie, a was bardzo proszę, żebyście napisali w komentarzu tam na dole, co myślicie o evencie. A jeśli chcecie poznać moje zdanie, oglądajcie ten film do samego końca. Na tym evencie mogliście zobaczyć, że dostaliśmy dwie gwiazdy. Po pierwsze Ice Spicy jako pierwsza, a po drugie dostaliśmy Snoop Dogga. Jeśli chodzi o Snoop Dogga, mogliśmy zauważyć, że podczas jego koncertu pojawia się za nim agencja. I o tej agencji zaraz porozmawiamy. Ice Spicy również dostanie swojego rekina, ale zaraz wam powiemy, jak to wszystko będzie działać. Także zacznijmy sobie właśnie od podstawowej mapy, którą dostajemy i wygląda na to, że dwie świeże lokacje, w sensie to jakby od startu, to jest zremiksowane, to tak naprawdę siedziba Doga, platforma i w sumie jacht. Bo to chyba trafiło nieco później do gry, z tego co pamiętam. Przejdźmy teraz do samej agencji. Słuchajcie, agencja ma być agencją Snoop Dogga, tak jak powiedziałem co dopiero. Na agencji prawdopodobnie będziemy mieli strażników w postaci chodzących psów. Zaraz to będziecie mogli zobaczyć na kolejnym zdjęciu, ale jeśli chodzi o tą agencję, no to wraz właśnie ze Snoop Doggiem mamy dostać Cadillaca i ten Cadillac, nie wiem, czy to będzie jako typ samochodu, czy to tylko i wyłącznie wejdzie tu i teraz, ale wygląda na to, że po mapie będą rozstawione Cadillaki, które będą bujać się w rytm muzyki razem z nami w środku. Czyli nie dość, że pewnie one będą może skoczne, no to w dodatku będą się bujać. No i jestem ciekaw tego połączenia właśnie Snoop Dogga wraz z tym Cadillaciem, ale to nie jest jedyna rzecz, którą dostajemy jako nową rzecz, ponieważ dostaniemy również Boogie Bombę. Boogie Bomba, z tego co znalazłem i z tego co mamy potwierdzone w karnecie, nie w karnecie, a w trailerze, mamy coś takiego, że Boogie Bomba jest rzucona i goście, którzy dostali tą Boogie Bombę, tańczą taniec Snoop Dogga. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. Jak i sama Boogie Bomba jest złota, to w dodatku jej działanie będzie nieco inne. Zanim przejdziemy jeszcze do omówienia tygodni, jakie dostaniemy, mamy do obgadania właśnie darmowe przedmioty. Pierwszym darmowym przedmiotem będzie kilof złota kosa. Jeśli zdobędziemy 140 tysięcy punktów doświadczenia do 11 listopada, to otrzymamy za darmo taki kilof. Moim zdaniem mega spoko. Jeśli będziecie potrzebować oczywiście XP-ków, no to wiecie, gdzie ich szukać. Mapy macie w opisie. Event, jak i trailer rozwiązał nam zagadkowe kasety. Jak wiecie, masa twórców takie kasety również dostało. I słuchajcie, bardzo ciekawe jest to, ponieważ mieliśmy właśnie nawiązanie do muzyki. I okazuje się, że w tym sezonie dostajemy 4 twórców muzycznych wraz z ich lokacjami w grze. Co ciekawe, mapa nie będzie dosłownie 1:1, bo będą właśnie zmienione lokacje na lokacje twórców, ale cały ten core mapy będzie cały czas taki sam, więc to OG będzie czuć, ale będzie ono w innej wersji. Czyli mieliśmy tutaj bardzo duże nawiązanie do muzyki i co ciekawe, na koniec tego sezonu mamy dostać jeszcze większe nawiązanie do muzyki, ale o evencie pogadamy sobie dopiero za chwilę. Do gry dostaniemy nowego skina, którego będziemy mogli kupić w sklepie. Będzie to oczywiście skin Snoop Dogga i tego Snoop Dogga będziemy mogli zakupić w sklepie oraz drugą jego wersję będziemy mieli w karnecie Fortnite Festival. Czyli jak kupicie karnet Fortnite Festival, to będziecie mieli jakąś tam wersję do Snoop Dogga. Jeśli będziecie chcieli mieć drugą wersję, w sensie drugiego skina, będziecie musieli go kupić w sklepie. To, co omówiłem do tej pory, jest w tygodniu numer 1. Tydzień numer 1 właśnie zaczyna się dzisiaj i w tygodniu numer 1 dostaniemy dodatkowo jacht, o którym chyba wcześniej wspominałem
już nie wiem, czy o nim mówiłem, ale mamy właśnie na tej mapie jacht oraz mamy platformę, czyli dostaniemy trzy lokacje z trzema bossami, ponieważ dostaniemy na środku Tommy Gunna, czyli Snoop Dogga, po lewej stronie dostaniemy platformę wraz chyba z łukiem Boom Boom, z tego co pamiętam, a na jachcie będziemy mieli Kito Midasa, który będzie miał prawdopodobnie karabin Piu Piu, chyba tak on się nazywał, więc będziemy mieli na pewno trzy mityki, ale czy będzie coś jeszcze, no to zobaczymy. I tak, mamy dostać tydzień numer 2 i tydzień numer 2 dostaniemy 7 listopada i wtedy mamy, i wtedy w sumie ma zostać otworzona grota. W grocie mieliśmy kiedyś Brutusa, a teraz okazuje się, że będziemy mieli Eminema. Co ciekawe, on będzie miał swoją restaurację i na tej lokacji będziemy mieli minigana, który będzie miniganem nie Brutusa, a Eminema. Ten minigun będzie strzelać wraz ze słówkami z jego kawałków. Czyli jak wiecie, Eminem jest mega szybki, tak jak minigun. I minigun strzela tak szybko, jak Eminem właśnie rapuje. I właśnie tutaj chodzi o takie połączenie i tak jak mówię, z tego minigana mają wychodzić słówka. Chyba, że to jest tylko i wyłącznie tak na trailerze. Oczywiście skina Eminema również będziecie mogli zakupić. Oczywiście będzie on w sklepie w drugim tygodniu, więc jeśli będziecie zainteresowani, no to skórkę będziecie mogli kupić. I tej skórki w karnecie nie będzie. Jak i Snoop Dogga nie będzie w karnecie, w sensie zwykłym na Battle Royale, tak i Eminema i Ice Spicy, już wam mogę zdradzić, również nie będzie. Tydzień trzeci to Rekin i właśnie będzie to tydzień z Ice Spicy i tam będziemy mieli oczywiście Grappler oraz Scara. W sensie dwa mityki, lekko zmienioną lokację właśnie na lokację Ice Spicy. Tydzień numer 4 zacznie się 21 listopada i będzie on nazywał się Legendy Żyją Wiecznie. No i słuchajcie, jak wiecie, na samym końcu trailera mamy Juicy WRLDa. On świadczy o tym, że być może w czwartym tygodniu dostaniemy po pierwsze jego lokację, a po drugie jego koncert. I dostaniemy jeszcze jeden darmowy przedmiot, o którym zaraz pogadamy. Pogadajmy jeszcze o evencie, który mieliśmy wczoraj. Mi event się podobał pod względem połączenia światów, w sensie, że mieliśmy na żywo w Nowym Jorku to, co działo się u nas w grze, a u nas w grze działo się to, co w Nowym Jorku. Ogólnie ta cała akcja musiała naprawdę kosztować masę kasy i na mnie zrobiło to mega wrażenie, ale brakowało mi fabuły, słuchajcie, jeśli chodzi o koncerty, jeśli chodzi o właśnie takie eventy koncertowo zapowiadające coś, nie łączące się z fabułą, no to zazwyczaj dla mnie są to eventy słabe. I naprawdę liczę na to, że event na rozdział numer 6, o którym zaraz będziemy rozmawiać, nie będzie koncertem, a i koncert, który prawdopodobnie dostaniemy, będzie tylko i wyłącznie tłem do całości wydarzeń. I widzowie, o co chodzi, dlaczego o tym mówię? Na koniec tego rozdziału ma pojawić się właśnie Juicy WRLD i jego skin w grze będzie darmowy. Remix rozdział 2 zakończy się wyjątkową nutą. 30 listopada o godzinie 20 obejrzycie na żywo wydarzenie Remix Wielki Finał. Aby uhonorować spuściznę Juicy'ego i miłości do Fortnite, wszyscy gracze, którzy zalogują się do gry pomiędzy 7 rano 30 listopada a 7 rano 1 grudnia otrzymają strój Juicy WRLDa Pogromca. Więcej informacji poznacie później. I teraz dlaczego jego skin ma być za darmo? Dlaczego on jest tak ważną postacią na koniec tego sezonu? Słuchajcie, odpowiedź jest naprawdę bardzo prosta. Wypowiedziała się jego mama właśnie na ten temat i w skrócie powiem wam w jednym zdaniu. Juicy WRLD kochał Fortnite'a. Według słów jego mamy na pewno byłby zadowolony z tego, jak to wszystko się toczy i z tego też powodu Fortnite postanowił właśnie uczcić jego i mamy naprawdę bardzo dużo odwołań w samym trailerze. W chmurkach mamy 3 dziewiątki. Na pustym krześle, na agencji również mamy 3 dziewiątki, które nawiązują do niego i jest to po prostu, widzowie, coś niesamowitego. Teraz porozmawiajmy sobie o tym, co ma powrócić. Mają powrócić właśnie helikoptery, ma powrócić para pistoletów, strzelba taktyczna, strzelba pompka, szybkostrzelny pistolet maszynowy z tłumikiem, karabin szturmowy z tłumikiem, no po prostu masa przedmiotów. I widzowie, kolejnym tematem są buty. Buty w Fortnite. Mamy dostać buty zakładane na skiny. Jak oglądacie kanał Rafa Plus, no to pewnie już wiecie o tym od dawna, że Epic właśnie pracuje nad butami. I okazuje się, że od tego sezonu i okazuje się, że 12 listopada pierwszy raz będziemy mogli założyć buty w Fortnite, ponieważ właśnie wtedy mają zostać odblokowane w karnecie remiksu. I mamy tutaj dwie przykładowe pary. Po pierwsze buty Rekin oraz po drugie buty bodajże Jordana. Powiem wam tyle, no top model ma coraz większy sens w tej grze, to jest coś niesamowitego. Jeśli będziemy, nie wiem, mogli kupować zegarki, jakieś chusty, fajnie by było customizować całego swojego skina, to by było coś świetnego i wydaje mi się, że tak kiedyś będzie. Oczywiście jeśli chodzi o skiny z karnetu, tak one będą się prezentować,
Wydaje mi się, że właśnie będziemy je pokrywać na złoto. Najważniejsze, dla mnie to zrobiło jeszcze większe wrażenie niż wszystkie te rzeczy, które dostaliśmy do tej pory, czyli mapa reaktywacji. Mapa połączonego Meksyku, oazy z golfowym gniazdkiem. Moim zdaniem, jeśli Epic Games będzie tak prowadził tryb reaktywacji, to wydaje mi się, że z biegiem czasu naprawdę więcej ludzi będzie grało reaktywację łącznie niż łącznie Battle Royale. I być może taki jest cel, nie mam zielonego pojęcia, ale te mapy wyglądają po prostu niesamowicie. I słuchajcie, na sam koniec nowe ulepszenie szafki. Tak wygląda, widzowie, szafka. Tak będziecie mogli sobie zapamiętywać swoje wybory. I dlaczego oni kombinują z tą szafką? No wydaje mi się, że dlatego, że tych opcji do kupna będzie coraz więcej. I że trzeba to jakoś pozmieniać, bo jeśli teraz dojdą buty, no to te buty musimy gdzieś widzieć po prostu. I wydaje mi się, że właśnie jak i szafka, tak i sklep, to będzie tak naprawdę jedna wielka aktualizacja w przyszłości, że cały czas to będzie mielone, cały czas aktualizowane. Być może, nie wiem, kiedyś wkrótce będziemy mogli kupić dosłownie wszystko, bo naprawdę te zmiany o tym świadczą. A więc widzowie, to by było na tyle. Śledźcie kanał, ponieważ jak pojawi się coś nowego, na pewno dla was nagram. Wpisujcie kod RAFA, to ja. Do zobaczenia później.